Cześć! Normalnie spotkalibyśmy się twarzą w twarz, ale niestety kwarantanna pokrzyżowała nam plany. Dni otwarte odbędą się jednak i tym razem. Zapraszamy do pierwszego w historii naszej szkoły filmu promocyjnego. Zastanawiasz się, jaką szkołę wybrać, ale żadna cię nie przekonuje? Po obejrzeniu tego filmu nie będziesz już miał żadnych problemów z wyborem odpowiedniej. Nasza szkoła jest położona na spokojnym osiedlu w pobliżu Odry. W jej skład wchodzi kompleks czterech budynków, w których odbywają się zajęcia. W pełni wyposażone są klasy do realizacji przedmiotów ścisłych i humanistycznych, a także nasz blok sportowy, w którego skład wchodzą dwie sale gimnastyczne: sala fitness, sala do tenisa stołowego oraz siłownia. Posiadamy sklepik szkolny, w którym uczniowie mogą zakupić drugie śniadanie. Można tutaj zjeść zdrowe i smaczne jedzenie. Na miejscu można zjeść również ciepły posiłek. Nasz bufet posiada certyfikat promowania i sprzedaży produktów zdrowego i racjonalnego żywienia. Oprócz tego w naszej szkole odnowione, pomalowane na żywe kolory korytarze są zagospodarowane przez fotele i kanapy, na których uczniowie mogą spędzać przerwy i tym samym integrować się. Nasze liceum na najbliższy rok szkolny oferuje siedem różnych klas pierwszych. Jeżeli interesujesz się sportem, Myślisz o studiach na AWF, czyli Uniwersytecie Przyrodniczym? Klasa pierwsza A to idealne miejsce dla Ciebie. W zakresie rozszerzonym będziesz się uczył, uczyła tutaj biologii, chemii oraz matematyki. Natomiast dostępnymi językami obcymi będzie angielski i niemiecki. Ponadto w tej klasie realizowane są treningi wioślarstwa w ramach Szkolnego Klubu Pegas w zakresie dodatkowych 7 godzin zajęć wychowania fizycznego. Dla osób, które preferują nauki humanistyczne, idealnie nada się klasa pierwsza B. Twoimi rozszerzonymi przedmiotami będą język polski, historia i angielski. Ponadto w zakresie podstawowym opanujesz język niemiecki. Jest to dobre rozwiązanie dla osób, które myślą o dziennikarstwie, socjologii czy oprawie. Klasa pierwsza C to miejsce dla przyszłych lekarzy i lekarek. Rozszerzenia tej klasy to biologia, chemia i matematyka a uczniowie oprócz języka angielskiego mają możliwość wyboru języka niemieckiego lub rosyjskiego jako drugiego języka obcego. Czas spędzony na tym profilu to idealne przygotowanie na późniejsze studia na uniwersytecie medycznym, przyrodniczym czy AWF-ie. Czy interesujesz się matematyką i fizyką oraz lubisz uczyć się języka angielskiego? Świetnie odnajdziesz się w klasie pierwszej D. Twoim drugim językiem będzie niemiecki. Dzięki tej klasie będziesz mógł dostać się na studia na politechnice czy uniwersytecie Ekonomicznym. Co może zaoferować klasa 1e? Zakres rozszerzony matematyki, fizyki oraz informatyki. Będziesz mógł również poprawić swoje zdolności w języku niemieckim. Dzięki tej klasie otworzą ci się drzwi Politechniki lub Uniwersytetu Ekonomicznego. Klasa 1 E kładzie duży nacisk na komunikację medialną. Rozszerzoną wiedzę w tej klasie zdobędziesz z języka polskiego, geografii oraz wos -u. Drugi język w tej klasie to język niemiecki. Ta klasa otwiera przed tobą możliwości na studia na Uniwersytecie Przyrodniczym, Ekonomicznym oraz Politechnice. W klasie pierwszej G dobrze będą czuć się osoby zainteresowane biologią, geografią i angielskim. Realizowany w tej klasie na poziomie podstawowym jest język niemiecki. Perspektywy, jakie daje ten profil, to ochrona środowiska, ekologia, biotechnologia czy bezpieczeństwo narodowe. Dojazd do naszej szkoły jest bardzo prosty. W niewielkiej odległości od naszej szkoły stale kursują cztery linie tramwajowe, a także 11 linii autobusowych. W naszej szkole świetnie odnajdą się wszelkie osoby uwielbiające sport i zdrową rywalizację. Dziesiątka da Ci możliwość, aby zobaczyć wszystko okiem zawodnika. Od wielu lat bierzemy udział w zawodach lekkoatletycznych, pływackich, szachowych, siatkarskich, koszykarskich oraz mistrzostwach tenisa stołowego i meczach piłki nożnej. Nasi zawodnicy trenują kilka godzin tygodniowo, korzystając z naszych świetnie wyposażonych sal gimnastycznych. Dzięki nim możemy szczycić się wieloma zwycięstwami. Jeśli szukasz miejsca, gdzie możesz rozwijać swoje umiejętności z zakresu śpiewu i tańca, oraz dzielić się swoją pasją z innymi. Nasza utalentowana dziesiątka daje ci taką możliwość. Organizujemy wiele występów na specjalne okazje, tak jak rocznica szkoły czy święta Bożego Narodzenia. Tworzymy również koncerty, np. koncert wiosenny lub muzyczny kalejdoskop wydarzeń, podczas których wspólnie bawimy się i dzielimy pozytywną energią oraz uśmiechem. Nasza szkoła również co roku organizuje i bierze udział w wielu konkursach o zasięgu ogólnopolskim z przeróżnych dziedzin nauki. Między innymi: turniej reportażu imienia Wandy Dybalskiej, otwarty międzyszkolny konkurs imienia Bożeny Koronkiewicz, konkurs literacki Liceum nr 10 i Muzeum Narodowego, Olimpiada Krajoznawcza Dolnego Śląska, Olimpiada Pierwszej Pomocy. I wiele innych konkursów wewnątrzszkolnych, które dają możliwość wykazania się wiedzą na wysokim poziomie. Co roku chętni uczniowie naszej szkoły biorą również udział w programie edukacyjnym realizowanym w formie międzynarodowego konkursu, odbywającego się pod nazwą Odyseja Umysłu. Jej celem jest rozwój umiejętności twórczych u młodzieży, nauka kreatywnego i krytycznego myślenia. Ponadto daje możliwość poznania innych osób i integracji podczas wspólnej pracy nad projektem, a zwycięzcy mają okazję pojechać na finał do USA. Uczniowie naszej szkoły już dwukrotnie dostąpili tego zaszczytu. Dzięki naszej szkole będziesz mógł również przetestować swój angielski w praktyce i zintegrować się z osobami innej narodowości. Dzięki projektowi Moja Historia, Twoja Historia realizowanemu w Krzyżowej oraz projektowi Europa należy do nas, realizowanego w ramach akcji Erasmus, poznasz wspaniałych ludzi i najpewniej dowiesz się czegoś wartościowego. Nie ograniczamy się jednak tylko do nauki. Już we wrześniu wszystkie klasy pierwsze wyjeżdżają na wycieczkę integracyjną, która jest świetną okazją do zapoznania lepiej swojej klasy. Dzięki akcji Szkoła w mieście możemy uczyć się również poza naszą placówką. Każda klasa raz w roku szkolnym wychodzi na wycieczkę do muzeum, kina, planetarium lub innych instytucji kultury. Zwyczajem naszej szkoły są organizowane co roku otrzęsiny. Uczniowie klas pierwszych wraz z wychowawcami biorą udział w przeróżnych konkurencjach, co pozwala się lepiej zintegrować i poznać. Zwycięzcy dostają specjalną nagrodę. Oprócz świetnej zabawy otrzymują możliwość przygotowania imprezy w przyszłym roku. Brzmi świetnie? Wygląda tak samo. Wybierz liceum numer 10, a się przekonasz. Mamy nadzieję, że film ten pomógł ci w dokonaniu decyzji, w jakiej szkole będziesz przygotowywał się do matury i dalszej edukacji. Czekamy na ciebie we wrześniu.